Z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego uczynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni. I jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi, mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Ta Ewangelia jest trudna, bardzo teologiczna. Jezus jako główne przesłanie tej Ewangelii daje nam jedność. Jezus mówi o jedności z Ojcem. To, co robi Ojciec, czyni Syn. Syn niczego nie czyni, czego by Ojciec nie chciał. Oni są w wielkiej komunii. Jezus z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym są jedno. Dzisiejsza Ewangelia to medytacja i nauka o tej doskonałej komunii, o zjednoczeniu trzech osób, o miłości. Bo to miłość sprawia, że stajemy się jedno. Na krzyżu był taki moment, kiedy Jezus wypowiedział ciężkie, gorzkie słowa: Ojcze, czemuś mnie opuścił? Lecz to nie była obiektywna prawda. To było subiektywne doświadczenie Jezusa dopuszczone przez Ojca. Jezus miał przecierpieć wszystko, co można wziąć na ramiona. Cały grzech świata. Musiał doświadczyć wszystkiego, co było złe, grzeszne. On to wziął na siebie i zaniósł na krzyż. I między innymi było tam doświadczenie piekła, czyli opuszczenie przez Ojca, braku komunii, jedności z Bogiem. Jezus musiał tego doświadczyć, skoro miał wziąć cały ciężar grzechu i zła. Więc doświadczył. Bóg Ojciec dał Jezusowi to doświadczenie osamotnienia. Paradoksalne doświadczenie. Jezus przecierpiał pustkę związaną z brakiem kontaktu z Bogiem. Doświadczył zerwania więzi. Doświadczył najgorszego.
Lecz obiektywnie Ojciec był zawsze z Jezusem i Duch Święty zawsze był z Jezusem. Oni są jedno, zawsze. W filmie Chata, a wcześniej w książce o tym samym tytule, można było przeczytać, teraz zobaczyć w kinie piękną ilustrację o tej jedności. Kiedy poznajemy bohaterów tej książki, filmu, a są nimi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, widzimy, że każda z tych osób boskich ma na swoich rękach ślady po gwoździach, stygmaty. Nie tylko Jezus miał ślady po gwoździach, ale również Bóg Ojciec i Duch Święty. Ich dłonie też były przebite. Co to oznacza? Że w tym momencie, kiedy nasz Pan Jezus umierał na krzyżu, cierpiał i Ojciec, i Duch Święty, bo oni są jednością. Byli, od zawsze, są i będą. Zadaniem na dzisiaj jest, aby zapoznać się z tą książką, czy ekranizacją, która Bogu dzięki wchodzi do kin w Polsce, aby zapoznać się z książką bądź filmem pod tytułem Chata. Niesamowita opowieść o Trójcy Świętej, o ich jedności. Może zdążysz, pójdź do kina, kup tę książkę, przeczytaj, doświadcz z innej perspektywy niż Pismo Święte prawdy o jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego.